Cześć kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jestem w pracy i korzystając z takiej wolnej chwilki, czekam właśnie na pacjentów, bo mam taką króciutką 5-minutową przerwę. Właśnie przygotowałam sobie tam już vouchery, ustroiłam sobie biureczko. Tak jak widzieliście na początku, nasz gabinet tutaj jest już przygotowany na święta. Co prawda jestem tylko do południa, bo tak pozwala czas, ale nie chociaż tak te kilka godzinek tam się poświeci, ta choineczka tak jest świątecznie, a ponieważ jest to taki przedświąteczny czas w tym miejscu, to taka nowość też dla mnie, super, bardzo się cieszę, że mam tą choineczkę na tym biurku, chociaż wolałabym taką dużą, ale nie ma tak za bardzo miejsca, wiecie, no kwiatki sobie stoją, więc niech one sobie stoją, a nie chciałabym ich wynosić, gdzieś przesuwać, żeby stawić ogromną choinkę. Jak skończę pracę, to umówiłam się z mamą na zakupy i musimy takie większe, wiecie, już kupić do na święta, tam ona tam jakieś kapusty kiszone, takie coś, wiecie, ciężkie, żeby nie dźwigała, to wrzucę w samochód i objadę kilka sklepów z nią i coś tam się jeszcze dokupi na same te święta, żeby już było, bo w ostatniej chwili to ja nienawidzę takich zakupów, gdzie jest tak duży ruch, tak dużo ludzi. Już teraz, słuchajcie, tutaj jesteśmy przy skrzyżowaniu, więc ja widzę, jaki jest tutaj młyn, że tak powiem. No ale ten okres teraz będzie coraz bardziej gorący, więc proponuję, jak macie chwilę czasu, nie wiem, czy ta sobota, niedziela, czy niedziela jest pracująca, chyba jeszcze nie, bo coś mówili o 3 niedzielach, ale to chyba nie w tym roku, nie? Więc ja mówię, robię zakupy teraz, to co już mam miałam do kupienia, dokupiłam, a takie jakieś ostatnie rzeczy typu golonki na galaretę, czy takie jakieś, wiecie, mięsa, czy coś, to jadę teraz, zrobię sobie zapasy, pokupujemy i będzie święty spokój. Także następne już wejście, widzimy się ode mnie z domu, może coś w sklepie, które mi się jakby było coś fajnego, to nagram. Do zobaczenia potem. Po pracy, po zakupach zwinęłam moją mamę, bo chciała sobie kupić dużo kapusty kiszonej, a mamy takie jedno miejsce, gdzie tylko kupujemy i ona jest taka domowa, taka prawdziwa domowa kapusta kiszona, niekwaszona, wiecie, bez żadnych świństw, jest naprawdę smaczna. Kupiła sobie stolnicę do robienia ciast, tam wiecie, makaronu, bo moja mama jeszcze raz czasem, jak jej się chce, to znaczy może nie jak jej się chce, bo jej się chce zawsze, bo to jest taki człowiek, który się wszystko zawsze chce, tylko jak wie, że będzie ktoś jeszcze jak prócz niej, to wtedy robi, tak? Czy jak tam Kuba przyjedzie, a Kubuniek to już w ogóle i Maksio, to oni tam wszystko zjedzą, co babcia zrobi, więc oni tam tylko na to czekają, żeby babcia takie rzeczy robiła. Więc moja mama nakupiła sobie takich rzeczy, wiecie, gabarytowych, dużych. Dobrze, że byłam w pracy i mogłam ją, w zasadzie tak planowałyśmy, że jak mnie przed świętami będziesz miała co jakieś większe zakupy, to albo ja Ci kupię, albo po prostu przyjedzie, wiecie, wcześniej, bo ja to jest, byłam dzisiaj o 7 już w robocie, więc musiałam przed 7 wyjechać, bo do pracy mam takie 8-10 minut, jak nie ma korków, więc ona bez sensu, że przyjeżdżała, wszystko potwierane jest dopiero o 9, więc przyjechała sobie do miasta po 9 takim podmiejskim, zrobiła zakupy. Pomogłam jej tam, wiecie, wszystko tam zapakować, bo też z nią robiłam te zakupy też częściowe. I podjechałyśmy jeszcze do Action, do Teddy'ego, do Pepco, ale w Pepco kupiłam tylko dwie takie rzeczy, ale wszystko już dałam Sławkowi do przychodni, dlatego że to były takie opakowania na nasze vouchery, takie piękne, ale co powiem Wam, że piękne są opakowania, takie torebki prezentowe generalnie w Teddy'im.
Pepko też kupiłam dwie takie jakby z aksamitu świąteczne, ale resztę kupiłam właśnie czarne, srebrne, takie typowo świąteczne kupiłam w Tedim. One są drogie, bo one są takie maleńkie, maleńkie. One są po 8 zł, ale wiecie, są tak jakościowo dopracowane. Nie myślałam, że w Tedim są takie ładne rzeczy, jeżeli chodzi o opakowanie prezentów, a są naprawdę te torebeczki na prezenty przepiękne. Bo byłam w Action kiedyś, Kinga kupowała takie ogromne, ogromne i były naprawdę w dobrej cenie, a dzisiaj już nie było. Ale w Action wpadłam tylko po to, żeby kupić słuchawki, bo nam się skończyły, znaczy skończyły, zepsuły nam się. A my bardzo często słuchamy swojej takiej muzyki, jeżeli jesteśmy oboje na dole, a lubimy teraz, wiecie, przy kominku, przy choince, jak gdzieś choinkę żeśmy już ubrali. Ubraliśmy ją w weekend, ale nie nagrywałam nic, wiecie, bo o, mamcia moja idzie. Nic, nic. Do Kingi, tam do Maxia leci. Nie nagrywałam, dlatego że byliśmy tak po domowemu, w piżamkach, mieliśmy taki weekend, taki leniwy, powiem Wam, tak mi pasował ten weekend i tak mi brakowało takiego weekendu, że bardzo się ucieszyłam, że możemy go tak spędzić ze Sławkiem na spokojnie. Wiecie, jak u nas jest. A to wie, albo wyjazdy, albo gości, albo my do, w sensie, albo my tam gdzieś jedziemy sobie coś zwiedzać, odpoczywać gdzieś, a to dzieci do nas, a to my do dzieci. A to robota, kiełbasę robiliśmy przecież w tamten weekend. I tak nam ten czas leci, że na tygodniu praca, tym bardziej, że teraz jest te pierwsze zmiany, ja muszę tam dojechać do tamtego gabinetu. Przyjadę do domu, o, cokolwiek, wiecie, zjem, chapnę i polecę znowu na drugą zmianę, tutaj jesteśmy już wszyscy we troje tutaj w naszej przychodni. Więc przepraszam, ktoś mi dzwoni. Pacjent mi przerwał, jak zwykle, wiecie, jak zagadam się, a rozmowa trwała kilka minut, to nie wiem, na czym skończyłam. Ale chyba na tym, że właśnie mamy te weekendy takie teraz ostatnio. Ten ostatni weekend był taki spokojny i żeśmy troszkę sobie w domu odpoczęli, odsapnęli, na spokojnie ubrali tą choinkę, potem dzieci przyszły w niedzielę. Posiedzieliśmy, zrobiłam szarlotki takie w kokilkach, zrobiłam cynamonki i zrobiłam, słuchajcie, sernik z malinami. Wszystko keto, wszystko bardzo niskowęglowodanowe. I żeśmy sobie troszkę posiedzieli, też z dziećmi odpoczęli. Fajnie było. A wczoraj, w poniedziałek to było takie sprzątanie w domu tutaj też i tam na podwórku sobie, robił sobie saunę. Brał sobie te zimne, lodowate kąpiele, no ale ja z tego tytułu, że byłam na botoksie, więc nie mogę przez 2 tygodnie, czyli do tego czwartku nie mogę zażywać sauny. Pani doktor powiedziała, że jest to niewskazane, więc z bólem siedziałam i patrzyłam sobie, jak on tam się saunował, ale kocham saunę i polecam Wam zapoznać się z zaletami sauny, bo no, większość ludzi nie wie tak naprawdę, jakie zbawienne działanie ma sauna, chociaż za 3 razy w tygodniu, jak macie możliwość wypocić te toksyny, zregenerować to ciało, coś cudownego. Wracamy do zakupów, kochani, dlatego że chcę ten film, jest wtorek, więc chcę go dzisiaj puścić, dlatego że się trochę opuściłam z nagrywaniem i jest mi z tym nie do końca fajnie, bo obiecałam sobie, że będę częściej nagrywała, a wiecie, im dłuższe przerwy robię, tym jest to dla mnie bardziej trudne. Sławek kupił na Gerosa gotowego kurczaka, oczywiście nie, to jest tylko mięso w przyprawach, natomiast tych gotowców tutaj, tego sosu, cokolwiek by nie było w tych mięsach, tego nigdy nie używamy. Więc to wyrzucamy, 2 razy gyros. Udka z kurczaka mówił, że jakaś promocja była, teraz poszedł do Kingi tam, bo coś tam miał zrobić. Z rzeźnika pałki, z rzeźnika udka. Mam mu zaraz zamarynować i będziemy to robić pewnie w czym? W piekarniku albo w airfryer. Chyba mi się tu nie zmieści to wszystko do airfryera, więc muszę zrobić to pewnie w piekarniku w rękawie. Mówił, że dobra, fajna cukinia była w Lidlu w promocji, młodziutka, fajnie. I oczywiście tradycyjnie pojechał po steki, bo był ci u fryzjera. Pojechał po steki, ale były tylko 4, więc te steki, tak myślę, że nie za duże, takie pojedyncze.
Ale czy tu jest 400 gramów? Tak, tutaj też jest 400 gramów. Okej. Ja sobie ostatnio robiłam, słuchajcie, tak mi zasmakował. Ja takie robię przerwy w tych stekach, bo nie zawsze, nie codziennie jemy steki. Mamy takie fazy, że jak zaczniemy, to jemy codziennie po jednym takim steku 400 gramów. Do tego pół kostki masła i wiecie, człowiek chodzi naprawdę najedzony pół dnia albo i cały dzień. Cebulę widzę, że jeszcze i awokado. Tego nie będę wyciągała, bo cebula się widzę, że sypie. Ja kupiłam kapustę kiszoną. Tą chyba Sławek ostatnio kupił. Właśnie była bardzo, bardzo dobra. Taka, wiecie, taka jak domowa. Naprawdę. Nie wiem, czy ona nie jest taka sama w Lidlu. Muszę zwrócić uwagę. Bo nie każda kapusta kiszona nam smakuje. Kupiłam jabłek na szarlotki, bo ja wrzucam, wiecie, do kieszeni, tam do szuflady lodówki i potem one mi leżą dosyć długo, te jabłka. A ostatnio miałam dwa i zrobiłam tylko dwie te szarloteczki, czy trzy. A, zrobiłam dwie szarlotki pod kruszonką i zrobiłam jedne borówki pod kruszonką i były przepyszne. I do tego ta śmietana plantain kokosowa, 18%, matko, jakie jedzenie. Tylko wiecie, my jak jemy te szarlotki, czy też te borówki pod kruszonką, to jemy na gorąco, nie? I do tego taką zimną śmietankę właśnie z lodówki. Dwa razy majonez, bo teraz będzie nam potrzebny do tych różnych sałatek. Więc to już wyjmę. Mięso mielone, bo będę robiła takie szybkie spaghetti zaraz na makaronie keto. Ja Wam ten makaron pokazywałam, a jak nie pokazywałam, to pokazywałam, ale dla tych, którzy nie wiedzą, to Wam zaraz przyniosę i pokażę. Kupiłam trzy golonki na galaretę na święta. Kupiłam dwa kawałki mięsa, znaczy żeberka takie wieprzowe i porcję rosołową, a wołowinę mam w lodówce. Z Lidla chyba jeszcze taki kawałek albo pręgi, albo żeberka wołowego. Dorzucę, zrobię w szybkowarze rosołu pysznego, bo jakby. I to wszystko by było, słuchajcie. Ale polecę po ten makaron keto, żeby Wam pokazać. O, słuchajcie, to jest makaron, który kupujemy przez internet. I to jest keto. Takie świderki. On jest bardzo dobry, taki jest w smaku między takim białym pszennym a razowym, ale ja uważam, że jest jeszcze lepszy od tego i pszennego, i razowego. Nie dlatego, że się przyzwyczaiłam, nie, bo ten makaron jemy bardzo rzadko, ale jest naprawdę smaczny. Czy do, bo mamy też takie gniazdka, takie nitki grube, żeby do rosołu powiedzmy, albo jako spaghetti. I tam jeszcze były, chyba jeszcze jedne były takie rurki. Tamtych to nie brałam, nie kupowałam nigdy, tylko mieliśmy zawsze, mamy zawsze te właśnie gniazdka, taką grubszą nitkę. I mamy te świderki. I bardzo polecamy ten makaron. I jest 2,5 grama węglowodanów w 100 gramach. Tutaj jest, wiecie co, 250 gramów chyba. Tak, 250 gramów jest, ale jego jak się ugotuje, to jest dosyć sporo. I pamiętajcie, że to jest makaron białkowy, więc dużo się go nie zje i człowiek jest bardzo, bardzo najedzony. On kosztuje 26 albo 27 zł za sztukę, ale my jak zawsze kupujemy z Kingą, to kupujemy po 15, po 20 tych makaronów i mamy, wiecie, naprawdę na długi, długi czas. Ja tylko sobie przesunę teraz torbę. No właśnie, bo strasznie szeleści. I tam na stole, bo mam prezent od Mikołaja, rozumiecie, bo u mnie Mikołaj był. Piszcie, czy u Was był. I czy zostawił rózgę, czy prezent? U mnie zostawił prezent. Bo byłam grzeczna, byłam. W tym roku byłam grzeczna bardzo. Co mi przyniósł? Przyniósł mi coś z ochnika. Kocham ochnika, wiecie. Mikołaj wie, co ja kocham, nie? Więc mam do kompletu piękny plecaczek do takiej torby shopper. Zobaczcie, ponieważ jestem tak mega zadowolona z tej torby. Ja w ogóle jestem mega, ja jestem zakochana, bo ja Wam mówiłam, w Ochniku. Jestem. Taka jest na wielkość, taka jest różnica między plecakiem a tą torbą. Bo wtedy jak kupiłam tą torbę, ja Wam pokazywałam i kilka osób mówiło, że poleciało sobie do Ochnika i też kupiłyście, bo była bardzo dobra promocja. Więc ona wtedy była
przeceniona chyba z 500 czy 600 na 300 coś. A teraz te plecaczki były albo z 300 coś, albo blisko 300 na 169 zł. Ja to przez Zalando i nie płaciłam, wiecie, nie płaciłam przesyłki, bo na stronie Ochnika była doliczana przesyłka. Ale jestem tak zadowolona z tego złota, wiecie, które jest w tej torbie. Mam ją już rok, bo ja Wam pokazywałam, ja w tym roku kupiłam, ale chyba w styczniu albo w lutym te rzeczy z Ochnika, jak była taka duża promocja, więc nie zastanawiałam się ani chwili, żeby sobie dokupić ten plecaczek, bo wiem, jaka to jest jakość, wiem, one są leciuteńkie, one są takie, wiecie, ale porządne, jest tak solidne wykonanie, wykończenie. Te złote elementy, one są cały czas złote. Wierzcie mi, że to w ogóle nic się z tym nie dzieje, a kieszenie są non stop otwierane, bo tu mam telefon zawsze, tu mam resztę. I wierzcie mi proszę, że ja w tej z tą torbą chodzę częściej niż z jakąkolwiek torbą do pracy. Albo na zakupy to może tamtą z Lamani, ale do pracy chodzę codziennie, tak? Więc nawet jak mam tą torbę, taką listonoszkę albo tą pinko, jak sobie zakładam przez ramię, to zawsze muszę mieć taką torbę, żeby włożyć kalendarze, włożyć jakieś akcesoria, które czasem muszę przewieźć z jednego gabinetu do drugiego, czy fartuch, czy cokolwiek. Więc ta torba jest codziennie ze mną w robocie. Teraz mam ten plecaczek, więc fajnie to będzie wyglądało, kiedy sobie założę ten plecak, nawet do tego mojego futerka z Ochnika, bo właśnie dziewczyna na zdjęciu miała na sobie to futerko, tylko z takim jeszcze tutaj jakimś miśkiem, jakimś dodatkowym futerkiem, kołnierzem, i miała ten plecak i to pięknie, tak elegancko wyglądało. Ja podejrzewam, że to będzie i tak na sportowo, do sportowej stylówki, i do takiej eleganckiej, do futerka, do kożuszka, do płaszczyka takiego eleganckiego też będzie ładnie wyglądało. Co jest w środku? W środku jest jedna ogromna kieszeń, jedna jest mniejsza i jedna jest taka, jak zwykle bywa bywa w plecakach, więc jedna jest rozsuwana, za duża nie jest. Taka na kwadratowy portfel średniej wielkości. Ja mam te długie portfele, więc no jadąc gdzieś będę musiała wziąć mniejszy sobie, nie żeby mi tam się schowało. Ja lubię mieć schowane, bo wiecie, mnie kiedyś okradli i ja teraz po prostu mam, boję się, jak mam plecak na plecach i byłoby tak to wszystko luzem, a już nie daj Panie, jakby to było tutaj w tym miejscu. To tutaj nie jedynie jakiś statyw, może jakieś chusteczki, serwetki, cokolwiek, byleby mi tam nikt nie zajrzał, nie? Albo często, wiecie, jak jestem w takiej tak luźniej ubrana, to po prostu sobie biorę, chodząc gdzieś tam bardzo w takim dużym tłumie, biorę sobie tu plecak na z przodu. Może to dziwnie wyglądać, ale mam to przed sobą i mi to nie przeszkadza. I widzę, że też dziewczyny czy panowie też chodzą tak z plecakami. Więc taki Mikołaj u nas w tym roku. A Sławuś dostał chyba rózgę, bo się niczym nie pochwalił, więc może mu rózgę przyniósł, ja nie wiem. Muszę go zapytać, co on tam miał pod poduszką. Ja tym wejściem będę już z Wami się żegnała i zapraszam naszych pacjentów do zakupu naszych voucherów dla swoich bliskich. Zostało jeszcze no kilkanaście. Powiem Wam, że jest strzał od początku grudnia na vouchery świąteczne u nas. One idą po prostu w tysiącach, naprawdę, wierzcie mi, że w sensie złotych. Złotych. Pacjenci wykupują po 800 zł, po 1000 zł te vouchery, a vouchery są w różnych cenach, takich jakie sobie życzycie. Czyli jeżeli ktoś chce voucher za 200 zł, będzie miał taki voucher za 200 zł. Oczywiście to potem dopasowujemy, dobieramy takie zabiegi, które jakby pokrywa koszt tego vouchera, nie? A u nas jest i USG, mamy swoje, i mamy komorę hiperbaryczną tlenową, i mamy uroginekologię, ginekologię, psychologię, fizjoterapię, mamy terapię wiscelarną, czyli tkanek miękkich tutaj, brzucha i tak dalej, jamy brzusznej. Dużo mamy zabiegów, bardzo dużo zabiegów, więc jest do koloru, do wyboru. Cieszymy się, że tak licznie kupujecie te vouchery. Tak jak mówię, zostało jeszcze kilkanaście tych voucherów. Dzisiaj dokupiłam piękne opakowania do nich jeszcze, bo
bo już nie było takich ładnych voucherów, jak my mamy, kupiliśmy wcześniej, więc zostaliśmy przy tych, które mamy. One są najładniejsze, więc nie wiem, czy chyba przestaniemy na tych ostatnich voucherach i nie będziemy dopływać. Natomiast te, które są, wierzcie mi, idą, które do tej pory były, idą po prostu jak woda. Jeżeli ktoś potrzebuje, dzwońcie, kochani, bo macie do nas namiary, kontakty. Zapraszamy. Mamy przecież też igłoterapię, mówiłam o igłoterapii, no. Więc tutaj mówię, dobieramy to. Ci pacjenci, którzy u nas się leczą, to oni wiedzą, co mamy, co im pomaga. A często to, wiecie, kto kupuje te vouchery? Rodzina, która na przykład przychodzi mąż i żona kupuje, tak po cichu dzwoni, że chce na imieniny, na urodziny, na teraz na święta, więc na różne okazje, na Dzień Ojca, na Dzień Matki mamy piękne vouchery i tego idzie bardzo, bardzo dużo. Więc po te, które są, jeszcze zapraszamy, a z Państwem się żegnam już i zapraszam do następnego, na następny filmik, na następny vlogmas. No i nie obiecam, kiedy będzie, bo przecież u mnie to tam różnie bywa, nie? Tym bardziej, że jeszcze teraz jakiś jest okres gorący, przedświąteczny, a pacjenci dzwonią z różnymi sprawami, bo chcą się załapać na święta. Różnie to może być. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia w następnym vlogmasie. Pa, pa.